Kolejny fragment z Dziejów Apostolskich związany z tym uzdrowieniem człowieka, który prosił o ofiary, o wsparcie przy Bramie Pięknej, przy wchodzeniu do świątyni. Mianowicie przełożeni Sanhedrynu czy przywódcy żydowscy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób skutecznie zabronić głoszenia Ewangelii przez apostołów. Zdają sobie sprawę, że ludzie są przekonani coraz bardziej przez cud, że rzeczywiście za tym cudem stoi ktoś, kto popiera Jezusa, kto potwierdza głoszenie Jezusa. Sam Bóg, w którego przecież oni wierzą. Przywołują ich zatem, jak czytamy, i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: rozsądźcie. Czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Są to słowa apostołów, czyli ludzi, którzy zostali powołani przez Jezusa do tego, by byli świadkiem czy świadkami zmartwychwstania i aby odważnie głosili Ewangelię najszerzej, aż po krańce świata. Są tego świadomi, świadomi tego, co może nastąpić, jeżeli będą nadal głosić wbrew tym ostrzeżeniom, które stają się coraz bardziej zdecydowane. Przypominam sobie kilkakrotne spotkanie z księdzem Adamem z polskiej rodziny, pięknie mówiącym po polsku, a pracującym wśród Polaków zamieszkałych na Śląsku Cieszyńskim, ale za granicą Polski. Działał bardzo dzielnie także z młodzieżą, gdzie gromadził nawet kilkaset młodzieży i co spotykało się z jakimś dziwnym przyzwoleniem władz, aż w końcu trafił przed oblicze sprawiedliwości tej socjalistycznej. Sędzia dopytywał się, dlaczego to robi, czy zdaje sobie sprawę z tego, że grozi mu więzienie. I odpowiedział wtedy, że zdaje sobie sprawę, bo nawet w Ewangelii jest napisane, że ci, którzy będą głosić Ewangelię, spotka ich prześladowanie. Sędzia słuchający tego, nie bardzo obeznany z wiarą chrześcijańską, być może wychowany w rodzinie komunistycznej, wydał wtedy wyrok najbardziej łagodny, jaki był możliwy w tych przewidzianych widełkach, jak to zwykle bywa. Ileś lat później, już po aksamitnej rewolucji, po mszy świętej, którą odprawiał ksiądz Adam, niedawno zresztą zmarły, podszedł do niego starszy człowiek i przypomniał mu się, że on był tym sędzią, który kiedyś wydał na niego wyrok. Najbardziej łagodny, jaki był możliwy. I wyznał mu, że wtedy nie znał Chrystusa, ale teraz wierzy w Niego. Wtedy wydał ten wyrok, jaki był zgodny z jego przekonaniami, z jego wiedzą o Jezusie. Pozostał tym bardziej człowiekiem pełnym podziwu wobec księdza Adama, który zdawał sobie sprawę, co grozi socjalistycznej Republice Czechosłowackiej, a jednak nie mógł nie mówić. Nie mógł nie głosić. Uważał, że nie może nie gromadzić młodzieży, która chce słuchać Ewangelii. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.